Dzień dobry albo dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja służy prezentacji listy wojewódzkiej Bezpartyjni Komitet Wyborczy Wyborców Pomorze Zachodnie. Na liście znajdują się przedstawiciele powiatów koszalińskiego, sławieńskiego oraz szczecineckiego. Listę rozpoczyna pan dr Roman Łabędź z Koszalina. Numer 2, pozycja 2, Hubert Heinz z Koszalina. Na trójce reprezentować nas będzie Małgorzata Żugaj z Derłowa. Czwórka, Andrzej Olęcki ze Sławna. Z piątką, Grzegorz Spychalski z Koszalina. Numer 6, Teresa Łabęda, Szczecinek. Numer 7, Grażyna Grzegorczyk, również ze Szczecinka. Numer 8, Zbigniew Szalpuk ze Szczecinka. Numer 9, Dorota Witowska z Koszalina. I numer 10, pan Jerzy Lewandowski z Koszalina. W dzisiejszej konferencji uczestniczy prezydent Szczecina, pan Piotr Krzystek, pan dr Roman Łabędź, pani Małgosia Żugaj, pan Hubert Heinz i pan dr Artur Wezgraj. Państwo Roman Łabędź, Małgosia Żugaj i Hubert Heinz to są pierwsze trzy osoby na liście wojewódzkiej. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pan prezydent Piotr Krzystek, którym aktualnie oddaję głos. Bardzo proszę, panie prezydencie. Proszę, dziękuję bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i podziękowanie składam na ręce pana Artura Wezgraja. Cieszę się, że w Koszalinie powstała inicjatywa już jakiś czas temu przecież Lepszego Koszalina i że ta grupa mieszkańców zaangażowała się również w projekt Bezpartyjni. Dlaczego projekt Bezpartyjni? No przede wszystkim dlatego, że większość mieszkańców naszego kraju, naszego województwa i naszych miast to ludzie, którzy nie są członkami partii politycznych, a zatem nie są bezpośrednio zaangażowani w to, co dzisiaj wydaje się, że denerwuje większość Polaków. Spory, właśnie praca tak naprawdę nie nad tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców, ale praca nad powodzeniem swojej formacji politycznej. My chcemy złamać tę zasadę, chcemy ją złamać w regionie zachodniopomorskim, ale nie tylko tutaj, dlatego że podobne inicjatywy do bezpartyjnych powstały w sumie w 6 województwach naszego kraju. To są inicjatywy ludzi niezależnych, ludzi, którzy w swoim życiu mają osiągnięcia zawodowe, społeczne. Możemy powiedzieć, że sprawdzili się, pokazali swoim kolegom, przyjaciołom, mieszkańcom swoich miast, powiatów, gmin to, że potrafią osiągać sukces, że mają swoje zdanie i potrafią go bronić. I chcielibyśmy zadbać wspólnie o to, aby tacy ludzie znaleźli się w sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W sejmiku, który na dzisiaj jest bardzo partyjny, który tak naprawdę nie jest w stanie sam podejmować konkretne decyzje dobre dla województwa zachodniopomorskiego, ale zawsze musi spoglądać na władze formacji politycznych. Czy te lokalne, czy te, które znajdują się w Warszawie. Nam wydaje się, że nie taka była idea samorządności, nie taka była tej dobrej, udanej reformy samorządowej, która w Polsce ma służyć. A więc chcemy to przełamać, chcemy to zrobić właśnie z państwem, którzy są tutaj dzisiaj z nami i pokazać, że w Zachodnim Pomorzu możemy to zrobić. Bo to jest nasz region, to jest to miejsce nasze na ziemi, które kochamy i chcemy, żeby się rozwijało jak najlepiej. O co chcemy zadbać w samorządzie? No przede wszystkim o to, żeby decyzje były merytoryczne, żeby nie zapadały gdzieś w gabinetach, ale żeby były transparentne, żebyśmy mogli mówić o tym, że dobrze czujemy się w naszym regionie, że jesteśmy dobrze zarządzani. Nie może zdarzać się tak, że są konkursy na środki unijne organizowane przez samorząd województwa, składamy oferty, po czym nie są ważne warunki tego konkursu, tylko samorząd województwa poprzez zarząd podejmuje decyzję, że dostanie ten, kto jeszcze nie dostał. Takiego kryterium po prostu nie może być i my zadbamy o to w samorządzie, żeby decyzje były merytoryczne, żeby były uczciwe, transparentne i służyły mieszkańcom naszego regionu. I jeszcze raz dziękuję za to, że państwo jesteście z nami, że udało nam się wspólnymi siłami stworzyć listy we wszystkich okręgach województwa zachodniopomorskiego, naprawdę ludzi aktywnych, ludzi wartościowych, ludzi, którzy z całą pewnością wniosą wiele dobrego do samorządu województwa. Tam trzeba tej nowej energii, tam trzeba tej nowej siły. Ja wierzę, że to się uda przy pomocy bezpartyjnych i przy pomocy Lepszego Koszalina właśnie tutaj w Koszalinie, który jest no, sympatycznym, pięknym miastem, które tak naprawdę
nie ma antagonizmu ze Szczecinem, bo zawsze to powtarzam, nie ma dobrego, silnego Szczecina bez dobrego, mocnego Koszalina i odwrotnie, nie ma silnego Koszalina bez sprawnie zarządzanego, dobrego Szczecina. Zatem możemy się wspierać, możemy być razem, możemy łamać bariery, które rzekomo nas dzielą i możemy stworzyć dobrą przestrzeń do współpracy w samorządzie województwa. Dajmy tego przykład, postawmy na ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli i są w stanie na pewno przywrócić wiarę w to, że samorząd jest rzeczą wartościową i mogą tam zapadać naprawdę dobre decyzje. Dziękuję bardzo. Zapraszam pan doktor Roman Łabędź, numer 1 na liście wojewódzkiej. Dziękuję bardzo. No, bardzo mi miło, że zaraz po panu prezydencie mogę zabrać głos. Niezwykle się cieszę, że z zainteresowania mediów, że inicjatywa obywatelska pierwszy raz od wielu lat uzyskuje popularność społeczną i jest zainteresowanie naszą działalnością. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. I druga, dziękuję za to, że moje poczynania skromnego lekarza w mieście Koszalinie, w którym w jednym szpitalu przepracowałem 30 lat, bo kocham to miasto, dlatego te 30 lat w jednym szpitalu, uzyskały aprobatę, niewymuszoną aprobatę kręgu przyjaciół, obywateli tego miasta, którzy powierzyli mi numer 1 na tej liście, czując na plecach ten ciężar odpowiedzialności. Mogę obiecać, że zajmę się z całą energią, jaką posiadam, tym, co jest szczególnie ważne. Tak się składa, że sprawy opieki zdrowotnej często dominują, pojawiają się w prasie. Generalnie można powiedzieć, że społeczeństwo nie jest zadowolone z poziomu opieki zdrowotnej. Jeśli będzie taka wola wyborców i będę mógł działać w sejmiku, myślę, że z pozyskiwaniem pieniędzy będziemy tu zgodni z panem prezydentem Szczecina i że wszystkie opcje polityczne obecne w sejmiku będą dążyły do tego, żeby pieniądze docierały do Koszalina. Mam taką nadzieję, że tu nie będzie żadnych animozji i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast czym ja chciałbym się zająć i to obiecuję teraz przy dużej ilości kamer, jest to coś, co zalega mnie i myślę większości z państwa jako wyrzut sumienia. Zlikwidowano praktycznie służbę zdrowia w szkołach. Wiemy wszyscy, mamy dzieci i wiemy, jak to wygląda, że pozbawiono szkoły profilaktyki dentystycznej, profilaktyki wad postawy. Patrząc na dzisiejsze nasze społeczeństwo, ten problem, bez względu na to, czy wybory się potoczą tak czy inaczej, i tak stanie przed naszą opieką zdrowotną i przed naszym państwem. To, co chciałbym zrobić, współpracując z przyszłym prezydentem, do którego w którego władzy jest oczywiście część przychodni w Koszalinie, stworzyć możliwość profilaktyki dla dzieci, której nie ma od 25 lat. Co chciałbym zrobić? Oczywiście my nie wyleczymy wszystkich dzieci, natomiast chciałbym, żeby w szkołach powstała inicjatywa taka, że do sieci przychodni miejskich, finansowanych przez miasto, będziemy mogli zbadać dzieci, wykryć wady zgryzu na przykład i kierować je już do poradni specjalistycznych, żebyśmy wykrywali wcześniej nadwagę u dzieci, co jest problemem społecznym. Wszyscy już o tym pomału wiemy i żeby wady postawy były wyłapywane wcześniej. Ciężko będzie wrócić do lekarza w przychodni, w szkole każdej. Nie wrócimy do tego, bo jest to zbyt drogie. Zdając sobie z tego sprawę, myślę, że współpracując z obydwoma prezydentami, uda nam się stworzyć przynajmniej sieć takich przychodni, do której te dzieci ze szkół będą dowożone. I jest to, proszę państwa, problem społeczny, przed którym, tak jak mówię, nie uciekniemy od tego. Jeśli Koszalin, a być może nawet z naszych doświadczeń skorzysta Szczecin, przyjmie tą inicjatywę, to jest to, czym chciałbym się zająć w nadchodzących 4 latach. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panie doktorze. Numer 12 wojewódzki, to pan Hubert Heinisch. Podkroczymy taki program. Dobry wieczór państwu. Ja już, jak państwo wiecie, zajmuję się jakiś czas sprawą elektrowni jądrowej i niosę ten stygmat tej lokalizacji i tej elektrowni, ale to jest, chciałem też powiedzieć, że nasi koledzy i koleżanki z okręgu 5 mają podobny problem z elektrownią, może nie podobny, ale problem z elektrownią Dolna Odra, która zatrudnia
ponad 2000 osób i tam plany PGE są takie, żeby tą elektrownię zamknąć. U nas są plany takie, żeby tą elektrownię budować i myślę, że jeśli miałby być symetryczny i zrównoważony rozwój turystyki w naszym regionie, no to tego typu plany i pomysły raczej nie będą nam służyły. W związku z tym, no, jeśli uda nam się zdobyć mandat czy mandaty w Sejmiku Wojewódzkim, oczywiście tą sprawą będę się zajmował. Może nie będę już zabierał więcej czasu i głosu. Państwo znacie pewnie też panią Małgosię Żugaj. Numer 3 na liście wojewódzkiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już tutaj zostałam zapowiedziana, nazywam się Małgorzata Żugaj. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Mieszkam w tej chwili, zostałam niejako 4 lata temu przeszczepiona i mieszkam teraz na wsi. Dlaczego wspominam o tym, że o tym przeszczepieniu? Całe życie mieszkałam we Wrocławiu, w mieście dużym, prężnie rozwijającym się. I może właśnie dlatego, że teraz mieszkam w bardzo małej wiosce, gdzie po sezonie wakacyjnym zostaje nas około 30 osób, widzę kolosalne różnice między komfortem życia ludzi w mieście, a braku tego komfortu na wsiach. Mieszkam w gminie wiejskiej Darłowo, miejscowość, tak jak powiedziałam, nazywa się Wicie. Proszę Państwa, będąc w Sejmiku Wojewódzkim, chciałabym się między innymi zająć takim wykluczeniem, alienacją komunikacyjną. Do nas nie dojeżdża nic. Jest bardzo wiele wiosek, które nie mają żadnego połączenia. No, nie wszyscy mogą poruszać się samochodami. Nie ma, po prostu nie ma żadnej możliwości. Zostaje autostop. Natomiast w wioskach tak małych, tak wyludniających się jak w tej chwili, no to jest po prostu, tak jak mówię, całkowite wykluczenie. Nie możemy dojechać do szpitala, do miasta po zakupy, bo po prostu dramat. I ten dramat komunikacyjny tak naprawdę się nasila, bo nic nie idzie w dobrym kierunku. Nie ma takiej jakiejś dobrej drogi, że co roku czegoś nam przybywa. Wręcz odwrotnie. Ubywa nam. Ja już nie mówię tutaj o komunikacji takiej kolejowej, bo to też jest w kompetencji województwa. Natomiast taka kompatybilność między tymi głównymi połączeniami, a tym właśnie jak jakieś połączenia autobusowe, busiki, które mogłyby po prostu, no, żeby to krążenie było między tymi miejscowościami. Także, szanowni Państwo, przede wszystkim myślę, że w tym kierunku moje działania byłyby skierowane, natomiast oczywiście również pieniądze. Bardzo jestem związana bardzo mentalnie i dopinguję temu ruchowi obywatelskiemu bezpartyjni. Odpartyjnienie samorządów uważam za rzecz naturalną, bo taka była idea założenia samorządności, tak. Natomiast w tej chwili to, co obserwujemy, tak nie może być. A na tle tych ogromnych pieniędzy unijnych, z których każda gmina, każde miasto ma prawo korzystać, jestem głęboko zaniepokojona właśnie tym układem sił, tego zapartyjnienia do granic przyzwoitości samorządów. Także również chciałabym tutaj zadziałać w tym kierunku, aby to pozyskiwanie funduszy było, tak jak pan prezydent powiedział, czysto merytoryczne, a nie po linii jedynie słusznej. Dziękuję Państwu bardzo. Ja dodam tylko historię na marginesie, że pani Małgorzata Żuka jest sołtysem wsi. Oczywiście, tak, moja kariera i tak bardzo się rozwija. Oczywiście nie zechciałam, tak, jestem bardzo dumna. W ogóle nie wyobrażam sobie, że mogłabym przeżyć życie, nie być sołtysem, nie będąc sołtysem. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeszcze może, jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tą nazwę. Bezpartyjni Komitet Wyborczy Wyborców Pomorze Zachodnie. Tak brzmi rzeczywiście ta nazwa. Zaczyna się nie od Komitet Wyborczy Wyborców, tylko od bezpartyjni. To jest niezwykle istotne, bo to słowo bezpartyjni to jest to słowo, które połączyło nas wszystkich w obszarze
tej listy wojewódzkiej we wszystkich 5 okręgach, ale też połączyło nas z pewnym wspólnym przesłaniem z panem prezydentem Krzyskiem, ale jeszcze z wieloma samorządowcami z województwa zachodniopomorskiego, wszyscy bezpartyjni. Podobnie jak Lepszy Koszalin jest bezpartyjny. Tak samo wszystkie te komitety, które tam działają lokalnie, są również bezpartyjne i mamy głęboką wolę współpracy zarówno w tych wyborach, jak również i po zakończeniu wyborów, bez względu na to, jaki będzie wynik wyborów. A zatem, proszę Państwa, dobra przyszłość jest przed nami wtedy, kiedy będziemy liczyli na obiektywną, uczciwą działalność, mocno odpartyjnioną. Dziękuję bardzo.